Cześć, witajcie. Dziś trochę z nietypowego miejsca, ale spotkanie też jest nietypowe, bo oto mamy w ręku taki fajny, kompaktowy, jak widzicie, smartfon. To nowy Oppo Find N. Czy faktycznie to jest taki kompakt? No niekoniecznie, bo to jest składany smartfon Oppo. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Oppo przedstawiło swój pierwszy rozkładany smartfon podczas konferencji InnoDay w Chinach, tam gdzie co roku prezentowane są nowe osiągnięcia koncernu. Oppo Find N jest smartfonem o konstrukcji składanej w formie książki, czyli wzdłuż dłuższego boku. Nie można tu nie przywołać pewnych podobieństw do Samsunga Galaxy Z Fold, ale od razu zauważymy też różnicę. Smartfon Oppo ma zupełnie inne proporcje, a także gabaryty, które pozwalają nazwać go niemal kompaktowym. Złożony telefon ma wymiary 132,6 x 73 x 15,9 mm, jest zatem wyraźnie mniejszy od konkurenta. Niestety w odróżnieniu od niego nie ma wodoszczelnej obudowy. Ma za to zawias opracowany przez Oppo tak, aby po złożeniu telefonu pomiędzy połówkami obudowy nie tworzyła się żadna szczelina, w którą mogą wnikać ciała obce. Dzięki odpowiedniej konstrukcji zawiasu udało się też zminimalizować widoczność załamania na wewnętrznym elastycznym wyświetlaczu. Owszem, jest ono widoczne, ale zdecydowanie mniej niż w konkurencyjnych modelach z Korei. Zawias pozwala ustawiać obudowę w pozycji półotwartej w zakresie między 50 a 120 stopni, a trwałość elastycznego ekranu to minimum 200 tysięcy cykli składania i rozkładania, czyli przeliczając to dobrze ponad 5 lat przy założeniu, że będziemy otwierać telefon około 100 razy dziennie. Ten elastyczny ekran ma przekątną 7,1 cala oraz nietypową rozdzielczość 1792x1920 pikseli, a przy tym częstotliwość odświeżania obrazu sięgającą 120 Hz. Oczywiście ten parametr jest regulowany automatycznie. Oczywiście również mamy tutaj matrycę AMOLED o maksymalnej jasności sięgającej 1000 nitów, chociaż typowo jest to połowę mniej, 500 nit. Podobną jasność osiąga też zewnętrzny pomocniczy wyświetlacz, otoczony dla odmiany wąską ramką i czyniący smartfon atrakcyjnym wizualnie nawet po zamknięciu. Ekran ten ma już jednak typowo odświeżenie 60 Hz, rozdzielczość 1972x988 pikseli i przekątną 5,49 cala. Gdyby interesowały Was proporcje ekranu, to dla ekranu wewnętrznego, tego większego, wynoszą one 8,4:9, czyli niemalże kwadrat, zaś w przypadku zewnętrznego ekranu to typowe 18:9. W obu wyświetlaczach wypatrzymy otworki mieszczące aparaty do selfie i w obu przypadkach są to 32-megapikselowe jednostki IMX615 z przysłonami 2,4. Jednak dzięki składanej obudowie i zewnętrznemu ekranowi możemy też robić selfie głównym tylnym potrójnym aparatem. Tam znajdziemy podstawowy 50-megowy moduł IMX766 z przysłoną 1,8 i optyczną stabilizacją, a ponadto szerokokątny aparat 16 megapikseli i aparat z teleobiektywem o 13 megapikseli. Otwierając obudowę na pełną szerokość, możemy wykorzystać zewnętrzny ekran do wygodnego kadrowania i robić sobie po prostu selfiaki dowolnym z tych trzech tylnych aparatów. Z kolei, kiedy otworzymy obudowę tak mniej więcej o 90 stopni, stworzy nam ona fajny statyw. Możemy po prostu użyć dolnej połówki telefonu w roli podstawki. Producent przewidział ponadto opcję prezentowania podglądu zdjęcia czy tam filmu na obu ekranach. Wtedy my na jednym ekranie widzimy, co nagrywamy, a osoby, które fotografujemy czy tam filmujemy, również widzą, jakie będą kadry i dzięki temu mogą na przykład łatwiej upozować się do zdjęcia. Oczywiście nie są to jedyne opcje wykorzystujące składany ekran. Producent nie zapomniał o możliwości podzielenia wewnętrznego dużego ekranu między dwie aplikacje za pomocą prostego, intuicyjnego gestu, czy też o możliwości przenoszenia pomiędzy nimi treści za pomocą prostego przeciągnięcia palcem. Można też na przykład zmienić Find N w malutkiego laptopa, pozostawiając obudowę nie do końca rozchyloną, ale z wyraźnym podziałem na pole tekstowe, pole robocze oraz pole klawiatury. A samą klawiaturę możemy oczywiście sobie skonfigurować na kilka sposobów. Możemy ją chociażby podzielić na dwie części, żeby wygodnie pisać oburącz. Zabrakło również opcji przenoszenia treści pomiędzy ekranami. To, co zaczęliśmy na ekranie zewnętrznym, po otwarciu obudowy będzie kontynuowane na wyświetlaczu wewnętrznym i oczywiście na odwrót. Na razie wszystko to najlepiej oczywiście działa z aplikacjami preinstalowanymi z fabrycznymi, ale myślę, że z pewnością z czasem wachlarz aplikacji, które wykorzystują potencjał składanego ekranu, z pewnością się powiększy, szczególnie, że nie jest to już tak totalna nowość. Samsung tutaj trochę, przyznajmy to, przetarł szlaki. Oppo Find N jest oczywiście
oczywiście modelem z najwyższej półki, nie mogło zatem zabraknąć mocarnego wnętrza. Mamy tam Snapdragona 888, pamięci DDR5 UFS 3.1 oferowane w zestawach 8256 i 12512 giga. Za zasilanie całości odpowiada bateria o pojemności 4500 mAh z ładowaniem przewodowym z mocą 33 W, bezprzewodowym 15 W i zwrotnym 10 W. Możecie tu trochę się skrzywić, że bateria w sumie stosunkowo niewielka i to ładowanie nie najszybsze, ale to po prostu łatwo wytłumaczyć zwartymi gabarytami całego urządzenia. Po prostu nie było miejsca na coś większego. Smartfon jest zamknięty w obudowie opartej o metalową ramkę i wykończony szkłem Gorilla Glass Victus, a wyposażenie dopełniają m.in. głośniczki stereo czy umieszczony na boku obudowy czytnik linii papilarnych. Niestety nie miałem okazji zbyt długo pokorzystać z tego smartfonu, ale pewne obserwacje już poczyniłem. Na pierwszy rzut oka telefon przede wszystkim cieszy jakością wykonania i poręcznością. Zawias pracuje naprawdę porządnie. Zamknięty Find N z powodzeniem daje obsługiwać się jedną dłonią, ale po jego otwarciu lepiej już chyba pracować oburącz. Urządzenie jest stosunkowo ciężkie, waży 275 gramów, ale w sumie dobrze wyważone i nie ma tendencji do uciekania z dłoni. Klawisze głośności i czytnik linii papilarnych umieszczono sensownie i wygodnie. Płynność pracy interfejsu również sprawia raczej korzystne wrażenie, podobnie jak zdjęcia, chociaż tu niestety mogłem tylko obejrzeć fotki wykonywane przy sztucznym świetle w pomieszczeniu, nie mogłem wyjść z telefonem na dół. No ale fotki, które zobaczyłem, nastrajają optymistycznie względem możliwości fotograficznych tego modelu, a i bateria, jak zauważyłem, ładuje się całkiem szybko, chociaż zauważyłem też, że równie szybko może się opróżniać. Chętnie poobcowałbym z tym telefonem trochę dłużej i przedstawił Wam normalną, pełną recenzję, ale niestety, na początku telefon będzie dostępny tylko i wyłącznie w Chinach. Są co prawda szanse, że w razie pozytywnego odbioru w Chinach trafi do szerszej dystrybucji, ale to jest melodia, powiedzmy, przyszłego roku. Nagrywając ten film, nie znałem też niestety ceny urządzenia, ale nieoficjalnie się dowiedziałem, że po przeliczeniu może ona wynieść dobrze poniżej 6000 zł. Czyli Oppo Find N, jak na składany smartfon, ma szansę być stosunkowo przystępny cenowo, choć nie jest to chyba najtrafniejsze określenie. A, i powinienem Wam jeszcze powiedzieć, co oznacza litera N w nazwie modelu. N to początek nowej, innowacyjnej serii Oppo Find i niekoniecznie będą to wyłącznie składaki. W serii tej zobaczymy być może kolejne ciekawe, niebanalne rozwiązania. Oppo. Hasło przewodnie tej serii to From Novelty to Necessity, czyli od nowości, od nowinki po konieczność, po niezbędność. I oby to było prorocze, bo moim zdaniem pierwszy składak Oppo wygląda całkiem dobrze. Na tym kończymy nasze spotkanie z Oppo Find N. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Servus.